auta na biometan. Czy to się opłaca? Jakie są korzyści ekologiczne i ekonomiczne? Szwedzi od wielu lat z powodzeniem wykorzystują ten rodzaj gazu w transporcie. Biometan, czyli biogaz uzdatniony do jakości gazu ziemnego, to ekologiczne paliwo do zasilania aut. Obecnie w Szwecji 30% odpadów biodegradowalnych jest przetwarzanych na biometan, który służy do napędu samochodów. Szwedzi wykorzystują do napędu silników spalinowych. Profesor Janusz Piechocki, wiceprzewodniczący Rady Programowej Bałtyckiego Klastra Energetycznego. W pojazdach samochodowych, a konkretnie w autobusach komunikacji miejskiej, właśnie ten metan wyprodukowany z lokalnych odpadów energetycznych, czyli z biomasy odpadowej, no to jest dla nich bardzo korzystne. Wydaje mi się, że wszędzie to jest korzystne. Jest to na dzień dzisiejszy tanie paliwo. O szwedzkich realiach mówi Christopher Lorenz z firmy instalującej biogazownię w Skandynawii. My na przykład w firmie wszystkie samochody służbowe mamy na biogaz. Rząd po prostu wspomaga. Nie w formie finansowej, ale poprzez różnego rodzaju ulgi, na przykład bezpłatne parkowanie czy niepobieranie opłat rogatkowych. 2013 została uruchomiona jedna z pierwszych na świecie instalacji, gdzie schładza się biometan do formy tej skroplonej i później się tankuje LBG, biogaz. Każdy kraj stosuje takie rozwiązanie, które jest dla niego najkorzystniejsze. Wszędzie praktycznie wykorzystuje się nośniki energii lokalne do zaspokojenia lokalnych potrzeb energetycznych. Napędzane tym biometanem są autobusy, taksówki i samochody służbowe pracowników samorządu. Józef Neterowicz, radca ambasady szwedzkiej w Polsce, specjalista do spraw energii odnawialnej i ochrony środowiska. W kraju, który jest światowym liderem w produkcji autobusów, czyli w Szwecji, przodującą marką jest polska marka Solaris. Dlatego też polskie autobusy tutaj się cieszą ogromną furorą i w tej chwili coś, gdy jest napisane Made in Poland, jest już w tej chwili traktowane jako naprawdę bardzo wysoko jakościowe produkty. Aktualnie w Szwecji ponad 47 tysięcy aut zasilanych jest biometanem. Z tego 3 tysiące ciężkie samochody, czyli jak busy i ciężarówki. Stacji tankowania jest chyba ponad 200. W Skåne wybudowaliśmy w tym roku największą w Skandynawii biogazownię. Ona produkuje ponad 12 milionów normalny metr sześcienny czystego biometanu. I tam jest wszystko, idzie rurą do E.ON. E.ON przyjmuje całą tą produkcję. Także oni wybudowali gazociąg, gaz później jest dzielony na stacje tankowania albo oni używają do swoich celów. I czy dla Polski to też jest jakaś przyszłość, komunikacja miejska, ale nie tylko miejska, auta prywatne na biogaz? Można by było go wykorzystywać również i w tych celach. W Polsce też przecież już my mamy zasilane pojazdy samochodowe właśnie gazem. Ja już jeżdżę, jest tylko 20 takich stacji w Polsce, 24. One jeszcze na razie są na CNG, czyli na gaz ziemny, ale przerobienie tych instalacji na biogaz jest to bardzo proste i w tej chwili pierwsza taka instalacja produkcji biogazu, tak zwana utylizacyjna, zaczyna powstawać na Śląsku. Także trzymamy kciuki. Aby zachęcić użytkowników do korzystania z tego paliwa, rząd szwedzki stosuje różnego rodzaju ulgi. Poza tym są zwolnienia podatkowe, samochody służbowe przez ileś lat mają obniżony tak zwany podatek dochodowy od osoby. Także rynek sprzedaży biogazu się zwiększa rok za rokiem. Cały czas jest więcej potrzeba tego paliwa. Być może i Polska w przyszłości skorzysta z modelu szwedzkiego, zwłaszcza że mamy spory potencjał i możliwości techniczne wykorzystania biometanu do celów transportowych.